dlaczego jedziemy do Bułgarii, dlaczego to jest też wasza sprawa i dlaczego nam wszystkim, wam i nam na tym zależy. Przede wszystkim jedziemy do Bułgarii z projektem Akademia Miłości dla nastolatków. Byliśmy już tam parę miesięcy temu z pierwszą częścią tej akademii. Teraz jedziemy z takim tematem kobieta, mężczyzna. Czy kobiety i mężczyźni są komplementarni, bo nie tylko pod względem anatomicznym, ale też psychicznym. I to będzie bardzo trudne, dlatego że Bułgaria generalnie jest miejscem, w którym, no właśnie, wiek inicjacji seksualnej jest o 3 lata, 4 lata wcześniejszy, średni niż w Polsce na przykład. Że w Bułgarii jest więcej aborcji niż żywych urodzeń. Trzeba jasno powiedzieć, że tam doświadczenia współżycia mają już 13-latkowie. Powiedz coś. Jest po prostu dramatycznie. Młodzi, którzy, do których my jedziemy, są w mniejszości, jeśli chodzi o ich system wartości, jeśli chodzi o ich pragnienie pojmowania życia. Tak? To, co dla nas tutaj jest dużo bardziej dostępne, jest dużo bardziej osiągalne, dla nich jest na pewno większą walką niż dla nas tutaj. I ostatnim razem dało się zobaczyć, czy są głodni tego, że są głodni tego, żeby od nich wymagać, żeby czegoś od nich chcieć, żeby dawać im pewne narzędzia, żeby ich jakoś wspierać, żeby pomagać im w tym rozwoju, zarówno tym, pod tym kątem powiedzmy duchowym, ale też tej dojrzałości takiej na tym takim normalnym ludzkim poziomie. Naszym, nie wiem, jak powiedzieć, zadaniem, misją, myślę, że misja jest tu lepszym słowem, jest przekazać im takie okienko, pokazać im, że inny świat istnieje. I co ważne, kiedy uczestniczyli w naszych zajęciach, to po nich powiedzieli, wiecie, to niesamowite, bo poczułam się właśnie tak, jak w czasie tych Światowych Dni Młodzieży, że to był ta inna relacja, inna rozmowa, ten inny świat, który, to co powiedział Dawid, dodaje mi skrzydeł. Też ludzie nas pytają, no dobrze, ale dlaczego wy? Dlaczego w ogóle na przykład zbieracie pieniądze? Przecież to powinno być tak, że jak was zapraszają, nie? I to wam płacą. To wam płacą, to przynajmniej wam całe koszty logistyki pokrywają. I my tutaj musimy powiedzieć w sposób no, jasny, to jest najbiedniejszy kraj w Europie. Najniższe PKB, zajrzycie na Eurostat. Trzeba też powiedzieć jasno, że Bułgaria ma ponad 7 milionów mieszkańców, z czego, słuchajcie, tylko 1% to są katolicy. Kościół w Bułgarii utrzymuje się, każda parafia nawet nie jest... Nie wychodzi na zero. Nie wychodzi na zero, oni nie są samowystarczalni, oni funkcjonują tylko dzięki wsparciu ludzi z zewnątrz, wsparciu Kościoła Powszechnego. Nie wiem, czy mieliście w życiu takie marzenie, żeby wybrać się na przykład na misję w dorzecze Amazonii i pracować wśród Indian. Ale misje można spełniać na różnych płaszczyznach, że one są w różnych miejscach do wykonania i tak naprawdę wszyscy, tak jak my tu w trójkę siedzimy, ale też wy nas oglądacie, mamy do wykonania zadanie, taką wyprawę misyjną do Bułgarii. Każda rzecz, którą my tam przywieziemy, taką przepracowaną, wypracowaną już tutaj, to tam jest jak odkrycie Ameryki przez Kolumba. Widzisz ludzi, którzy mają niesamowite pragnienie i ogrom potencjału, bo mają, bo nie patrzmy z perspektywy tego, że ktoś jest biedny, to ma mniej możliwości. Tak naprawdę oni możliwości mają ogrom, tylko trzeba w nich zanęcić ten ogień. Tak? Jeśli pomyślimy sobie o tych takich krajach, które my identyfikujemy w głowach jako biedne, nie wiem, środkowa Afryka, Ameryka Południowa i tak dalej, i widzimy często ich na zdjęciach radosnych, szczęśliwych, wiemy, że też potrafią coś wynaleźć, potrafią coś stworzyć i tak dalej. A tu mamy kraj w Europie, który też zmaga się z wieloma rzeczami i ma niesamowitych ludzi, których można zapalić do tego, którym można dać narzędzia, też takie dość twarde. No to we mnie się po prostu coś jara, mówiąc kolokwialnie. Bo myślę, że to nas łączy w jakiś sposób. Was też to łączy z nami, mniej lub bardziej, bo myślę, że macie ochotę czasami ruszyć się spod tego komputera i coś zrobić. Jak coś teraz nas słuchasz i coś w tobie tak drgnęło, na zasadzie, kurczę, to jest to, to my możemy być rękoma twoich pragnień. To znaczy, jeżeli chcesz coś zrobić, my jesteśmy tutaj. Jesteśmy do twojej dyspozycji w tym sensie. To działa w dwie strony, więc potrzebujemy ciebie, potrzebujemy twojego wsparcia. Bo ogólny koszt naszego wyjazdu to jest około 5000 zł.
W to mamy wliczone nasze bilety lotnicze, w to jest wliczony wydruk materiałów, przygotowanie tych materiałów wcześniej, po to, żebyśmy byli w stanie przyjechać nie tylko z wiedzą, ale też z czymś fizycznym, co możemy im zostawić, co oni będą mogli dawać dalej, czym będą mogli dalej służyć w swoich środowiskach, bo też wiadomo, że no nie spotkamy się z 40 czy 50 tysiącami ludźmi, tak? Tylko to będą pojedynczy liderzy pewnych grup, którzy później pojadą do swoich miast, do swoich parafii, do swoich rodzin i tam będą po prostu budować to, co my im dajemy dalej. I hope the Academy of Love in Sofia will be helpful for youngsters. We wait and hope for the best. Good luck with fundraising. Odpal w tym momencie następną kartę w przeglądarce i wpisz już bardzo prosty adres. Zrzutka, przez RZ, otwarte, T, zrzutka.pl, / Akademia, od Akademia Miłości. Tam jest opis tego, co będziemy robić. Tam są podane dokładne przeliczniki, za ile złotych, co my jesteśmy w stanie realnie zdziałać. Jest też taki ładny, duży, chyba czerwony guzik z napisem wpłać. Jeśli możesz, to bardzo Cię prosimy teraz, zrób to. Jeśli nie możesz, to pytamy Cię, kiedy możesz i też to wtedy zrób, natomiast podaj to dalej, przynajmniej jednej osobie. Udostępnij na swoim Facebooku, wyślij go kogoś mailem. Z doświadczenia wiemy, że najsensowniej takie rzeczy działają, kiedy po prostu bezpośrednio kogoś prosimy.